Klasa A, Grupa Myślenice, mecz na szczycie tych rozgrywek. Topór Tenczyn podejmuje klawie świątniki górne, a z Tenczyna witają państwa Artur Baster, Julian Dulęba, w bramce Dawid Wójcik z numerem pierwszym, z trójką Marcin Stojewa, cztery Arkadiusz Stopkiewicz, z numerem piątym Karol Łabęcki, siedem Patryk Mucha, dziewięć Paweł Karpiesz, z numerem jedenastym Jan Jamrus, 20 Błażej Braś, 23 Michał Śliwa, 77 Oskar Świątecki i z numerem 88 Jakub Wójcik. W bramce 85 Daniel Wypartowicz, 2 Wojciech Niedrygosz, 3 Mateusz Baliga, 4 Łukasz Małajowicz, 5 to Kamil Czajkowski, 8 Łukasz Zając, 10 Konrad Cebula, 13 Mateusz Galas, 15 Mateusz Krupa, 16 Karol Żak oraz 22 Mariusz Kasperek. Tabela. Tak to aktualnie wygląda. Topór Tenczyn dzisiaj może sobie zagwarantować awans do klasy okręgowej. Klawia może zbliżyć się do miejsca dającego baraże. Orzeł Nowa Wieś dzisiaj traci punkty w Myślenicach z rezerwami Dali. No także w tej czołówce robi się bardzo, bardzo ciekawie. Liczymy na dobre, zacięte spotkanie, które poprowadzi Paweł Wiliński, asystenci Stanisław Święch, Maciej Suś. Spotkania Raba zagwarantowała sobie awans i zobaczymy, jak będzie dzisiaj jednak dla drużyny gości. Zobaczymy, jak zostanie on rozegrany. Piłka zacentrowana w obrębie 16 metra i powiem szczerze, było bardzo niebezpiecznie. Z tego dośrodkowania wyszedł centrostrzał, który mógł sprawić nie lada kłopoty. No piękna by to była bramka, gdyby nie poprzeczka, która klawia, natomiast czerwono-czarne koszulki to drużyna gospodarzy, która teraz w ataku. Jest sytuacja w odpowiedzi, ale powinien sobie golkiper poradzić. Jeszcze chorągiewka w górze, był tam offside. Krosowe podanie na prawą stronę, świetna piłka w tempo, wbiegają partnerzy, akcja samemu i strzał, który mija bramkę, jeszcze domagają się rzutu. Zaczął Wójcik od świetnego krosowego podania, przyjęcie w tempo, łatwe ogranie gracza z klawi, pewne uderzenie z numerem 15 Mateusza Krupy, by tą akcję napędzić dalej. Odpowiedź Toporu może być natychmiastowa. Jamrus utrzymał się przy piłce, Jamrus przed szansą, Jamrus w polu karnym, Jamrus z bramką! Otwiera wynik tego meczu w 12 minucie, grający z numerem 11 Jan Jamrus, który tonie w objęciach partnerów zespołu po tej świetnej akcji, którą zakończył bramką. Zaczyna się od dalekiego zagrania, z pozoru sytuacja niegroźna, ale Jamrus popędził do końca. Wygrał to starcie z Małajowiczem. No i później, kiedy wydawało się, że będzie szukać jakiejś alternatywy podania do któregoś z partnerów, to ten zaskakuje golkipera. Świeży Cichoń, Szczurek, Drobniak oraz Filipowski. Takich zawodników do dyspozycji ma grający szkoleniowiec Klawi. Ależ okazja, bowiem huknął jak z armaty gracz gości. To mogła być świetna okazja. Wywołałem rezerwowych, ale piłkarze będący na murawie chcieli pokazać, że nie. A Topór remisowałby, tak jak w meczu, który miał miejsce 14 października, wówczas remis. Galas, nie wiem, czy nie było offside'u, gramy dalej, dośrodkowanie, dobrze spisuje się defensywa, ale wciąż klawia, ależ sytuacja, piłka przeniesiona ponad poprzeczką przez Mariusza Kasperka z paru metrów. Nie trafia piłkarz gości. Świetne dośrodkowanie. Wygrał pozycję. Niepilnowany był Kasperek. Wystarczyło. Z tamtej strony chyba jeszcze Karpiesz piłki w ten sposób nie dostarczał. Teraz mocno wybijał Małajowicz. Jeszcze Karpiesz efektownie ogrywa rywala jednego, drugiego. I czy to będzie jedenastka? Domagają się tego piłkarze trenera Pajki, ale arbiter pozostaje niewzruszony. Ale bardzo dobra akcja Karpiesza. Dribbling raz, dribbling dwa i za trzecim razem na jego drodze stanął Niedrygo. Ten rzut rożny adresowany również na jego głowę od autu. Karpiesz, Wypartowicz piąstkuje, jest bramka, jest 2 do 0. Topór Tenczyn w 41 minucie podwyższa, asysta drugiego stopnia Karpierza. Ależ on to robi, ależ akcja Toporu Tenczyn.
Cieszą się piłkarze, a my oglądamy. Mocno wrzucona piłka. Niepewna interwencja bramkarza, tak należy powiedzieć. Wybita piłka prosto do góry. A spadającą udaje się z najbliższej odległości skierować do bramki. Kapitan wybija. A drużyna Toporu będzie przed fantastyczną okazją. Dwóch, trzech piłkarzy bierze udział w tej akcji. Świetna okazja, nie ma bramki, wybija praktycznie z linii bramkowej gracz Klawi, ależ okazja. To mogło być zamknięcie w sposób przepiękny tej pierwszej połowy. Doskonałe podanie Patryka Muchy i dał już nieraz pokaz swojej szybkości. Gracz z numerem 20, Błażej Braś, no ale tutaj ta interwencja... Tak jest, bez zmian w obu drużynach. Cebula, dalekie zagranie, bardzo dobre. Jest dogranie piłki w pole karne, jest jeszcze zagranie, ależ tam było wiele przypadków. Żak mógł tą piłkę jako ostatni skierować do bramki, ale fantastyczna interwencja Dawida Wójcika ratuje zespół Toporu. Jamroz. Wójcik. Będzie sytuacja na 3-0, jest gol! Błażej Braś! No kto wie, czy to nie jest decydujący moment, czy to nie jest kropka nad i. Co prawda, jest jeszcze dużo czasu, ale 3-0 to jest solidne. No i trzeba chyba powiedzieć, zasłużone prowadzenie gospodarzy. Tak jest, świetna okazja, świetny start drugiej części gry. Wygrany pojedynek, Braś wchodzi, Braś strzela, robi to doskonale. Krupa w polu karnym, ale jeszcze będzie okazja, jeszcze jest nie najlepsze wybicie i koniec końców. Jednoletni grający szkoleniowiec Klawi. Zagranie piłki! I jest bramka, to nie bramka kontaktowa, ale bramka na 3-1, która być może ożywi nam ten mecz, sprawi, że będzie on jeszcze ciekawszy. Mariusz Bardzo Kasperek. Dobre wykończenie. Nie udało się w pierwszej części z głowy, tu wyszedł w górę chyba jeszcze jakiś rykoszet, ale piłka wpada pod poprzeczkę. Bez z trenerem Markiem Pajką. Okazja dla Toporu, świetna okazja, wychodzi z bramki. Wypartowicz, ale byłby bez szans, gdyby tylko uderzył precyzyjnie gracz Toporu. Nie są to dobre minuty w wykonaniu Jamroza. Zając. Mięciutko wstrzelił piłkę Stopkiewicz. Jeszcze Czajkowski i Kasperek. To jest bramka kontaktowa. Wpada piłka do siatki. Nie wszystko tu jeszcze jest rozstrzygnięte w tym meczu. 67. minuta, Kasperek trafia, to jest bramka kontaktowa, dużo zamieszania w polu karnym, ta piłka trafiła pod nogi Kasperka, z pierwszej piłki uderzył. Tylko neutralni obserwatorzy tego bardzo ciekawego spotkania, liczymy, że to nie jest ostatnie słowo i bramka w tym meczu, bo odpowiedź może być natychmiastowa, ale jest także interwencja Wypartowicza. Pretensji mieć nie będzie do tej sytuacji, a to najlepsza z możliwych odpowiedzi. Toporu na trafienie kontaktowe i sparowanie piłki przez. Kasperek ma lepszy gabaryt, lepsze parametry fizyczne. Wygrał ten pojedynek, ale Baliga go nie wygrywa. A może zanotować zaraz karę indywidualną. To nie koniec akcji. Czy będzie czwarte trafienie? Nie! Broni Wypartowicz, ratując swój zespół od utraty bramki. Jest okazja, Mucha przy piłce, Mucha przed szansą, Mucha z uderzeniem, ale bez większych. Karpiesz w polu karnym, na dalszym słupku, dośrodkowanie, piłka odbija się od poprzeczki. W jego miejsce z numerem 13 Adam Piosek. Nieporozumienie, broni Wójcik jeszcze do bitka. Piłka w rękach Wójcika. Mogło być wyrównanie, mogło być już nieciekawie w drużynie Toporu Tenczyn, gdyby ta przewaga została roztrwoniona. Dawid Wójcik. Jest w polu karnym Kasperek i to on kompletuje hat-tricka. 3-3 w doliczonym czasie. Klawia dokonuje niemożliwego. Tak jest, Klawia doprowadza do wyrównania. Może nie być Szwety, może być co innego. Nie tego, co spodziewaliśmy się na początku drugiej połowy. Bardzo dobre zagranie Cebuli.
i grający z numerem 5 zdaje się Kamil Czajkowski, bohaterem. Teraz, czy ja popełniłem błąd? To nie jest hat-trick. Chyba tak, bije się w pierś, przepraszam, hat-tricka nie ma, ale są 3 bramki. A za moment może być 4. Świeży! To jest rzut karny! Co tu się wyprawia w ten czynie? Analiza analizą, ale teraz byśmy mieli analizę VAR. My jej jednak mieć nie będziemy, ale... Zamierza popsuć to święto gospodarzom. Czajkowski trafia 4-3. Klawia na prowadzeniu. 93. minuta. Wielka radość. Wielka radość, wielka euforia, w pełni uzasadniona, bowiem byli już w bardzo kiepskiej sytuacji na początku drugiej połowy. Po bramce Brasze odwrócili losy tego meczu. Bardziej Czajkowskiemu w utrzymaniu tej piłki. Odpowiedź drużyny gospodarzy. Są piłkarze w czerwonych strojach pod bramką. Klawi nie ma bramki, ależ pudło. To była stuprocentowa sytuacja. To było po prostu... niemożliwe do nietrafienia. Karpiesz przestrzelił, ale... Gwizdze po raz ostatni arbiter. 4-3 zwyciężają goście i cieszą się, jakby zdobyli mistrzostwo tej ligi. To ale tylko 49 punktów. Raczej awansu bezpośredniego nie będzie, ale awansu bezpośredniego dziś nie zapewni sobie Topór Tenczyn. Wielka radość w pełni zasłużona, bowiem odwrócić losy spotkania, w którym przegrywali już 3-0, było niezwykle trudno, ale zrobili to piłkarze trenera Konrada Cebuli. Klawia wciąż w grze o drugie miejsce, dające paraże i prawo do awansu z drugiego miejsca.